tym filmie pokażę Wam przykładowe ćwiczenia z polskiego portalu Khan Academy dotyczące zapisywania wyrażeń liczbowych z potęgami. Na początek dodam, że taki krzyżyk będzie oznaczał u nas mnożenie. Napisz wyrażenie liczbowe z wykładnikami, które przedstawia następujące stwierdzenie. Odejmij iloczyn 11 razy 11 razy 11 razy 11 i 8 od 26. Spróbujmy zapisać. Mamy odjąć ten iloczyn od tej liczby. Czyli zaczynamy od tej liczby. Napiszę 26, odejmuję 11 razy 11 razy 11 razy 11. Mamy 4 razy mnożoną przez siebie jedenastkę. Przypominam, że powinniśmy użyć potęg. Można to zapisać jako 11 do potęgi czwartej. Ale tutaj mamy jeszcze iloczyn tych czterech jedenastek i ósemki, czyli 11 razy 4, 11 do potęgi czwartej razy 8. Sprawdźmy. Zgadza się?